Cześć, tu Tauczyn, słuchajcie, jedziemy dalej, nie będziemy się ociągać. Kwestia wygląda tak. Musimy mieć te wyspy. Musimy jakoś je zdobyć. Oczywiście z tym czekamy, z Trusem, z Wenecją do końca. Co potrwa jeszcze 9 lat. Oni nie powinni podpisać z Francją. Nie powinni, co niepowiedziane, może się akurat zdążą wyrobić. Kolejna kwestia to jest problem Genoły. Bo za Genoę to nie mam żadnego pojęcia, jak się zabrać. A jak tam? Ci są dalej, to tak koło 1500 wychodzą. Genoa, Genoa, Genoa. Czy wy jesteście może... Nie, nie jesteście protektowani. Jakby się za nich zabrać? Krym umiera. Nie wiem, jak się za nich zabrać. Jak tam ci? Kiedy ja was mogę anektować? 85. Fajnie by było, jakby się wyzwolili. Czy oni was dalej trzymają jako marchię? Tak. Podbijmy sobie relacje. Weźmy to. Moglibyśmy wejść w międzyczasie w jakąś inną wojnę, na przykład zeżreć to małe gówienko, bo Karakium no im nie pomoże. Pomoże im tylko Dongola. Nie wiem, co Dongola tutaj robi, ale okej. Okay. Ja mam na to klejmy, ale rzeczywiście. Mógłbym skończyć defensyw. W sumie wypadałoby. Chcecie się poddać? Nie aż tak bardzo, co? Circassia z Mamelukami dalej jest w koalicji przeciwko mnie, a Circassia prawie nie istnieje, więc mnie to średnio interesuje. Za to Gazimulkta się rozrosła. Może wy chcecie być moim wasalem? Nie, bo mnie nie lubicie. A ci się pewnie zaraz znowu zdesantują. O Jezu! Naprawdę? Jeszcze Akim? Zagapiłem się. Po co? Po co? Mogłem od razu na nich pójść. To co, może Ragusa? No Ragusa nie ma jakichś wybitnych sojuszników. A ma fajną prowincję o nazwie Ragusa. Gdzie spierdzielacie? To mi się nie podoba. No ale nic, dobra. To co? Bierzemy ich? Od razu? Jak tam koalicja na mnie? No cóż. Ja się nie będę 3 razy prosił. O Dubrownik i go. Co oznacza, że na pewno przez...
Och. Do czasu końca tej wojny. Nie skończy końca tej wojny z... Aha, mi się statki już pobudowały, więc właściwie trochę spaliłem temat. Ale cóż, życie. Co, nie dostanę się pewnie do Ferrari. Czy wy w końcu macie ten Iberian Wedding? Nie macie. I dalej się nie napierdzielacie, bo oboje macie sojusz z Francją. Maroko wygrało z Portugalią. Anglia oblega Szkocję, ale sporo czasu jej zajęło. Coś Ferrara, co tam? Przykro. No. Wenecja będzie mogła dołączyć do koalicji przeciwko mnie. To jest bardzo niefortunne. Bardzo niefortunne. Dobra, zostańcie tu. Jezu. O, Karakion zaatakował Akion. A to rzadkie. Sunni Zelot. Nie fajnie. Aha, teraz mógłbym ich zaatakować z kolei. I chyba to zrobię, bo oni nie mają z kolei... oni nie mają statków, ani ci, ani tamci, więc ta wojna nie będzie mi przeszkadzać. Czy oni są w wojnie? Smutne. Genoa zaatakowała Krimeę. Teodoro Okej. To powiedzmy, że Krimea przeżyje z jedną prowincją na krzyż. I zostanie moim wasalem. A ja możliwe, żeby... Chociaż to jest dalej. Nie rozwiązuje mojego powodu ataku samej Genoi. Nieważne. Cześć. Miło mi poznać. Było. Może chcecie się już poddać? Jeszcze nie. For glory. A ja tu bitwę wygrałem. Szybko poszło. Ale dalej to Dongolo jest z wami, więc trochę to potrwa, zanim ja to wciągnę. Ale wciągnę. Czy wy możecie już? Proszę. Dziękuję. Nie, nie, nie. Nawet bym mógł was wciągnąć. Ale byłoby to nieudolne zagranie.
Nie, w życiu nie macie nic uwalniać, bo jesteście moimi dobrymi kolegami. Co wy możecie zrobić? Zerwać z Węgrami, z Papal State'em, dać mi pieniądze i tyle. I z Ragusą dla prestiżu i skończyć z nimi. Dziękuję. Naprawdę, muszę się jeszcze wracać. Powiedzcie, że... Ja pierniczę. Mogłem od razu iść na tamtych. Już nie będę tam las, to chwilę potrwa. I się poddadzą, a wtedy zbierzemy statki i ruszymy. Tak, pieniądze. I tak nie mam patriarcha authority. Jakbym zaczekał do końca tego roku, uniknąłbym problemu z Wenecją. Nie będzie żadnych problemów. A zaakceptowałbym serbską kulturę. No to może kiedy indziej. Tak, teraz nastał moment. Mamy ludzie nawet wyszli z koalicji przeciwko mnie. Nastał moment, w którym. O mój Boże, zeżarłaś królewnę. Czy oni właśnie robią to, co ja myślę? Czy oni właśnie się desantują na moją wyspę Rodos? Moją wyspę Rodos. Tak, oni właśnie to robią. Nie, zdesantowali się na Kret. Pół biedy. Ile mam statków? 15. Więc... Ciał będę wszystkich potrzebował, więc konie to jest, nie umiem liczyć. A, ja skończyłem przerabiać tutaj coś. Ja pierdzielę. To też już powinienem dawno zrobić swoją drogą, jakim idzie. Zacnie, ale jeszcze nie, więc... niech stracę. Bo chcę wziąć... Chciałbym, ale w sumie to jeszcze trzeba jedną technologię wbić. Gałgan ze mnie. Tak. No Genoa jest problemem, ewidentnie. Czy oni wypływają? Czy oni naprawdę chcą umrzeć? Dobra, szkoda mi tych statków po prostu. Jeszcze jeden zdążyłem stracić w międzyczasie. Płyńcie w cholerę, już mnie nie denerwujcie. A jak tam wy już chcecie się poddać? Jeszcze nie chcecie. Nawet mi się nie spieszy, po co mam zużywać punkty. Mamy lucy. W ogóle kogo wy zaatakowaliście? Wenecję. I walczycie o Kretę. Moją Kretę, swoją drogą. Cóż, jakby wam to powiedzieć, no, bierzcie. Bo
potem ja wezmę od was. Genoa być mogła dołączyć do koalicji. I Wenecja już bardziej chętnie. Rodos z głowy. Ja bym stąd usunął ten fort, bo jest niepotrzebny na wyspie. No, umarł generał, którego nawet nie używałem. Jak tam wy? No, mogę was zaraz anektować. Jany jaką misję wzięli. No nie, no dajcie spokój. Po prostu nie mam pieniędzy. Co się wywali? Albańczycy. To kiepsko, bo tak, ale jak nie zrobię tej misji, dobra, oni wrócą, ja tam spowoduję, że oni wrócą, katoliccy zeloci, chyba że zrobię oszukany myk, nie zrobię oszukanego myku, mogę go zrobić. Zrobiłem oszukany myk, a zaraz zobaczycie dlaczego. Bo jeżeli mam 0, tak ostatnio miałem, wybuchnie mi bunt albański, to tutaj jakby nie wybuchł, bo było 0. Nie wiem czemu, w tym patchu tak miałem. Nie wiem, czy tak dalej będzie, czy tak dalej jest, czy wy dalej jesteście marchią, tak. Czy wy dalej ich lubicie, tak. Czemu mam tylko 35? To jest moim rywalem Wenecja. Przecież wygrałem z nimi wojnę, ledwo co. Czemu tracimy pieniądze? Co, zgadza się? Nie, nie zgadza się. Nie, zgadza się. Zgadza się, więc na chillku ustawmy się tutaj. Znaczy, powiedzmy, że się zgadza. Trzeba będzie jeszcze pokombinować. Czemu ja tracę pieniądze? Corruption? Tak. Korupcja. I utrzymanie fortów strasznie dużo. Tego potrzebuję, tego potrzebuję. Tego też, tego też, tego też, też. Tu tyle fortów nie potrzebuję. O, 15 Army Tradition. Albo stracę 10 armii tradycji i dostaję profesjonalizm. Ja chcę profesjonalizm. Swoją drogą, byście się mogli drillować, wy też, bo na razie bunty się nie zmieniają. Bośniacy. Bośniacy. Jeszcze nie mają 80%. Jaki mam force limit? 58. Ok.
To powinno mi dać więcej pieniędzy. Minimalnie. Skąd ja uklejmę Teodora? Chyba dlatego, że to jest Pontik. A Pontik jest częścią greckiej kultury. Tak samo jak Got. Genoa jest już przodem na tyłku. To straciliśmy trochę armii tradition. Ale to się robi. Zagapiłem się. I to bardzo. Zmniejszy unrest. Ale wzrośnie im autonomia. Mam plan. Zrobię tak. Wzrośnie im teraz autonomia. A teraz im tak wzrośnie do tego poziomu, co była, bo no, dupa przejęli. Cyk. Dobra, nie chcą iść na mnie, ja idę na nich, co za różnica. Bardziej ginę od attrition. Czemu wy jesteście wkurzeni? Macie, już nie jesteście wkurzeni. Brak pieniędzy boli. Coś jeszcze chce się wywalić, Montenegro w zecie. Ragusa w Ragusie. O, tu są już w ogóle prowincje katolickie. No dobra, ale to mnie nie ustawia, bo ja i tak muszę przerobić cały ten teren. Wy już chcecie się poddać? Tak. Cześć. Co słychać? Powoli rośniemy w siłę. O pieniądze, o punkty administracyjne albo o nic. To dajcie mi punkty administracyjne. Odmówią, prawda? O! Przyznali. No to polubiliśmy się. No proszę. Ty masz następcę, ty masz następcę. Kto nie ma następcy? Portugalia. Portugalia to raczej ciężko mi będzie z nimi Royal Marriage podpisać. Nie ma Iberian Meeting. Naples jest silniejsze niż kiedykolwiek, więc może Support Independence straci już swojego kora z Sarkasji. Nie wiem dlaczego stracili tego kora. A na Malcie dalej mają. A jakby was supportował ktoś? A może wy już próbowaliście się wyzwolić? Przegraliście? Tak, spłacamy pożyczkę. No drugiej nie. Mogłem jej nie spłacać, bo... Bez sensu właściwie. Jak to wygląda procentowo? 89. Czy mamy luki, wygrają tą wojnę z Wenecją? To jest podstawowe pytanie.
generał umarł. A ja wezmę nowego. A, może być. Co tu w tej secie? Nie dajecie rady przeżyć? Bez sensu. Krym nie żyje. A Genoa jest w zbyt dobrej sytuacji, żebym się z nią bił. Chociaż nie. Tak, Francja ich broni. Dlaczego oni atakują Ferrarę? To Luka atakuje Ferrarę. Podoba mi się to. To będzie kosztować sporo kasy, ale potrzebuję tego. Nie stać mnie na utrzymanie tego advisora. Ile mogę mieć state'ów swoją drogą jeszcze? 3 state'y, ja tego nie mam. Co będzie najlepszym state'em? Karadenis, tak myślałem. A następnym state'em? Kerdikara, coś tam. To jest tutaj. A następnym state'em? Sama coś tam. Czyli tutaj. A czemu nie tutaj? A widzę czemu. A tutaj? Też nie. A następnym byłby... Jeszcze wszystko dałem radę pokurować. I problem z głowy. Pieniądze lecą. No i proszę od razu, jakie zarobki. Ej, bo mi się kończy truce z nimi. Za 2 lata. O, to jest bardzo ważny komunikat dla mnie. To jest też świetny komunikat dla mnie. To jest ważny komunikat dla mnie, bo to już nie są części chre. Znaczy, to dobrze i źle. Ale na razie załóżmy, że dobrze. Umarł władca Tunezji, przez co sojusz z Tunezją już tylko zawadza. Mam dostępne jedną relację, a zaraz będę miał nawet 2 dostępne. They must at least core province that is close enough for us to core. Aha, to trochę utrudnia zabawę. To nic.
O, ktoś dostał. Akurat manewer dostał, ale. Chociaż jest jakaś reakcja, coś wbijają. Czy oni mają bunt w Wenecji? Ja tylko czekam, aż będę mógł ich zaatakować. A będę mógł już lada moment. Co? Cóż, wszyscy mają trusa z tą Szkocją? A Szkocja nie istnieje. Prawie już. The Isles. O Boże, naprawdę wyspę Man dostało. Isles. To jest dopiero akcja życia. Jeszcze są w wolnym kraju. Czy ja będę w stanie wygrać ze statkami weneckimi? Szczerze wątpię, ale nie zaszkodzi spróbować. Krymski bunt. To jest coś, co daje mi nadzieję, że się Krym wyzwoli tutaj i zgodzi się być moim wasalem. Coraz mniej Genoa ma szansę. Aha, bo już nie ma Austrii. Teraz Genoa nie jest częścią imperium. Wy dalej nie, wy też nie. No niestety z Luką będzie taki problem, że może właśnie zniknąć z mapy. Znaczy, z Ferrarą chciałem powiedzieć. Dajemy radę coś tu przerabiać. Ile jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć prowincji. Ale teraz mam tego gościa, który mi pozwala szybciej przerabiać, co pokazuje, że to jest wykonalne. Aragon stracił sojusz z Francją. To dobrze i źle. Za dużo punktów dyplomatycznych. I za mało kasy. Oj. Ci jacyś duży. Kurde. A nie macie przypadkiem nadmiaru agresywnej ekspansji? Nie. Riazań chce ze mną sojusz. A to ci akcja. A bo Riazań szuka sobie. Nie, no mam Moskwę, to jest w czym problem. I nie posiada Riazania, bo Moskwa ma Riazań. Moskwa to zaraz utworzy ten. Sapmi, kurde. Sapmi ma cztery prowincje. W tym nie te ze swoją kulturą, tylko z kareliańską. Kultura Sapmi jest tutaj. O, oni mają kurde tutaj. Szwecja się jeszcze nie wyzwoliła. Nie zapowiada się, bo ta nie jest zbyt silna. Polska jest jakaś dziwna. Czy ta wojna się skończyła? Nie wciągnęli tej Krety. Żałośnie, nie mamy ludzi.
Czy wy zrobiliście właśnie to, co myślałem, że zrobicie? Podpisaliście z jakimś gównem, w tym wypadku z Polską? Jasna cholera, i mam się bić z Polakami. Jak Polacy są akurat silni, bo mają trzecie miejsce, kiedy ja mam szóste. Cholera. Wenecja. Mógłbym zrobić tak. Ale bez Cassius Belli to by bolało. Czy Luka zrobiła to, co ja myślę? Wygnoje. Krym pola stara. Co to jest polu? Dlaczego się buntuje? Naprawdę? Pal was licho. Tak, wiem. O Jezu, Icku. Dobra. Co? Ta. Dlaczego mnie nie lubicie? To nie fair. Nie lubcie Moskwy. Czy no w sumie Moskwa też może być kolegą moim. Kurde. No nie podoba mi się to. No wszystko idzie. No jest wojnie z Arakonem. Kto go zaatakował? What the heck is this? Korsykę chcą od nich. Już nie mają gdzie ekspandować chyba. Francja ich nie broni. Francja ich nie broni. Co oznacza, że czas złapać tych gnojków za nos. Ci już nie dołączą, ci raczej już też. Zaraz cała reszta też nie dołączy. A co tu się stanęło? Aha. Karakionlu wciągnęło sobie dwie prowincje od Akionlu. A zaraz, z kim wy przegrywacie? Z tymi. To będzie ciekawe rozwiązanie. Genoa, Genoa, Genoa. Ci już się nie dołączą, ci też się nie dołączą. Zaczekajmy na tych. Wiem, wywalczę od nich pieniądze i wszystko pójdzie ok. A wy macie głupi sojusz z Polską. Z którą mogę się bić właściwie, no ale ok. Poczekamy, zobaczymy. Genoa ma całkiem niezłą flotę. Wad! Właściwie co wy mnie obchodzicie? Bierzemy moje wyspy. Nice.
To rozwiąże problem. Z kim ja jeszcze walczę? Z tym i z... Naprawdę mogę tam przejść na pieszo. To ja idę do Genoły na pieszo, będzie szybciej. Dobrze by też było uwolnić Krym jako wasala. W stolicy. Może nie, może chodźmy tędy. Bym tylko nie... Cześć! Spoko. Ach, o, to jednak jest fort. No to załatwia dużą część problemów. O! Rozwaliłem im bunt. God damn it! Ktoś to już przejmuje. A no tak, Aragon. To trochę głupio wyszło. To jednak idę na górę. Nie mogę? To chujo. Przykra sprawa. Tak w sumie. Fajnie by było tą wojnę zakończyć szybko. Na zasadzie biorę to i biorę to. Ale oni nie chcą. To, bo tutaj nic nie zrobię. Aha, jeszcze tutaj nic nie zrobię. Bo to jest cały Krym. To by się fajnie odbiło. No oni się na to nie zgadzają, bo mam za mało warscora, bo... To już wszystko nie jest przejęte przeze mnie. Co? Co? No już mogę tam iść. Wow! Naprawdę. O Jezu. Jeszcze mam mi bunt zabijać. O Jezu, jaka ta wojna jest ciężka, ale odcinek trwa już 44 minuty, ja dalej to ciągnę, bo chcę ją dokończyć. Oli? Kosowo! Kaukan ze mnie. Naprawdę? Nie. Idziecie sobie. Bardzo dobrze. Bunt w kraju. O, cześć.
Aha, to fajnie. Jezus, kurwa, ja. Dobra. Tak, nie wiem, co z tymi punktami robić, bo nie mam renesansu. Dobra, wiecie co? Aha. Jest. A jeszcze to chciałem. Dziękuję. Dogadaliśmy się. Pieniędzy mi nie dacie, co? A income? Też nie. Idźcie w cholerę. Idźcie po prostu w cholerę. Dziękuję. Sunni. Kurczę. Życie. Jezu. Tutaj buntów nie powinno być dużych, bo to jest moja zaakceptowana kultura. A tymczasem mamy wyspy, czyli kolejny problem z głowy. Fajnie, bo są katolickie. Bardzo się cieszę. Tylko kolejny problem jest... Dobra, ja muszę to zembrace'ować, bo wykituję. Zaczekajmy, aż to się wbije. To nie, to nie. To i to. Tak, zapomniałeś trochę przyprowadzić armię z powrotem do bazy. Jeszcze zabija się tam, bo pełno jest wojska, nie wiadomo dlaczego. A w międzyczasie Ragusa wybuchnie. Niepotrzebnie. A ten odcinek ma już 48 minut, a ja dalej nie chcę go skończyć, bo chcę dokończyć jeszcze chwilkę. Wybuch protestantyzm. Właśnie tam, gdzie byłem. O dziwo. To dobrze i źle. Jak zwykle. Byłem przygotowany. Jest. Jeszcze to będzie tańsze teraz. Już za miesiąc. Dziękuję. W końcu. Nawet nie jestem blisko czegokolwiek. Bo musimy teraz iść w ekonomik,
albo religious, religious byłoby sensowniej, żeby móc wreszcie przerobić te cholerstwa. Religious nie byłoby głupie. Francja nie jest dla mnie rywalem. Francja jest, albo Austria. Czy ja lubię się z Austrią? Chyba nie. Ale Austria nie lubi się z Francją. Może bym ugłaskał Francję, jakbym ustawił Austrię. To jest jakaś myśl. Tak zróbmy. O, Florencja nagle ma od cholery prowincji tutaj. Kto by się spodziewał? Rzym jest tylko w Rzymie. A Neapol nie chce się uwolnić. Korsyka jest Aragonu. I ogólnie wszystko wygląda, jakby było spierniczone. Tak. Polska dalej. Aha, ale w tym momencie ja bym zerwał sojusz Polski. Polska ma sojusz z Kastylią. Zerwałbym sojusz Polski z Bohemią, która jest silna. Kurde. O, Krym odzyskał kolejną prowincję. Ale tylko jedną. A to się niestety nie odbiło. Ale ja jestem w stanie ich zjeść. Moskwa, a idź ta w cholerę. Dobra, słuchajcie, kończymy to wreszcie, bo ile można. Męczę tę grę i męczę. Jesteśmy na dobrej drodze. Jak co odcinek. Wszystko będzie na pewno dobrze. Powoli zdobywamy, co potrzebujemy. Musimy walczyć dalej z Wenecją. O wyspy. To nam ułatwi grę. Po czym musimy się skupić na konwertowaniu tych prowincji jak najszybciej, żeby zmienić się za jakiś czas na katolików. To będzie trudne. Jeszcze kilka prowincji tu zostało, idzie to opornie, dlatego wziąłem idea religious. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja sobie kończę nagrywki na dzisiaj i z wami się też żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć.